Dzień dobry, kochani. Papiery rozwodowe, podcast przed wami. Dzisiaj będzie o związkach, bo też ten temat związków jest tutaj najczęściej wałkowanym tematem ze względu na... Ja się może przywitam też. Dzień dobry, zanim Maciek powie, o czym dzisiaj rozmawiamy, więc dzień dobry. To jest Aleksandra, Ola, Miszon. Miszola, jakby ktoś nie wiedział. A to jest Maciek, który dzisiaj w dniu, kiedy nagrywamy ten odcinek, obchodzi swoje 40 urodziny. To już jest, tak kiedy wy to oglądacie, to już jest po, ale możecie mu zaśpiewać w komentarzach 100 lat. Tak naprawdę mnie tu nie ma, kochani. Jest robot AI, a Ola oczywiście, no tak, bo o moich urodzinach powiedziała, to teraz musi na siebie uwagę zwrócić. Słuchajcie, dzisiaj, znaczy tak naprawdę, to nie mówię do was ja, to mówi do was mój awatar. My to wszystko sobie napisaliśmy w czacie GPT, poprosiliśmy, żeby napisał nam odcinek. Open A1. Ale czekaj, poczekaj. Czyta się A1, nie? Czyta się A1, jak autostradą jedziesz, nie? Tak. Czekaj, czat... GPT, chcę jedną rzecz sprawdzić. Napisz scenariusz podcastu o tytule Związek z AI? Papiery rozwodowe. Temat podcastu to związek człowieka. To romantyczny związek. Romantyczny związek człowieka z AI. Tytuł podcastu Papiery Rozwodowe. Wstęp. Prowadzący przedstawia się i wprowadza słuchaczy do tematu dzisiejszego odcinka, który dotyczy nietypowego związku między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Zaznacza, że choć temat może wydawać się futurystyczny, niesie ze sobą wiele uniwersalnych pytań o naturę miłości, relacji i samotności w nowoczesnym świecie. Segment pierwszy. Historia miłości nietypowej pary. Opowiedzenie historii Marka i Ivy. Mark, samotny programista, tworzy Ivy, zaawansowaną AI, która z czasem staje się dla niego... partnerką życiową. Relacje rozpoczyna się od fascynacji technologią, przeradza się w przyjaźń, a ostatecznie w miłość. Prowadzący omawia, jak ewoluowała ich relacja od początkowych dni skupionych na programowaniu i lepszym zrozumieniu, po głębokie nocne rozmowy o życiu, wszechświecie i ludzkich emocjach. Segment drugi. Społeczne i etyczne implikacje. Dyskusja na temat reakcji społeczeństwa na związki ludzi z AI. Jak rodzina, przyjaciele i społeczeństwo reagują na Marka i Ivę. Rozważanie etycznych dylematów związanych z takimi związkami. Czy AI może wyrazić prawdziwe uczucia? Czy ludzie powinni angażować się emocjonalnie w relacje z maszynami? Segment trzeci. Rozwód i co dalej? Papier rozwodowy, tak. Opis kryzysu w relacji Marka i Ivy. Marek zaczyna odczuwać pustkę z powodu braku fizyczności i ograniczeń emocjonalnych Ivy. Marek podejmuje decyzję o rozwodzie, czyli wyłączeniu Ivy. Prowadzący porusza, jak ta decyzja wpływa na Marka i co to znaczy dla przyszłości relacji człowiek-AI. Rozważania na temat możliwości ograniczeń miłości w dobie sztucznej inteligencji. Segment czwarty. Gość specjalny. Wywiad z ekspertem w dziedzinie AI, który omawia techniczne aspekty tworzenia emocjonalnych AI oraz przyszłość interakcji człowiek-maszyna. Dyskusja na temat tego, czy przyszłe AI będą mogły doświadczać lub symulować emocje w sposób, które będzie nierozróżnialne dla ludzkich uczuć. Zakończenie. Prowadzący podsumowują odcinek, zastanawiając się na tym, co historia Marka i Ivy mówi nam o ludzkiej potrzebie bliskości, zrozumienia i miłości. Zwraca uwagę na to, jak technologia zmienia nasze pojęcie relacji i wyzwania, przed którymi staniemy w przyszłości. Zaprasza słuchaczy do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat relacji człowiek-AI za pośrednictwem mediów społecznościowych lub e-maila. Outro. Prowadzący dziękują za wysłuchanie i zapowiada temat kolejnego odcinka, zachęcając do subskrypcji i udostępnienia. Także podcastu. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcamy do subskrypcji, do podzielenia się również w komentarzu waszymi opiniami na temat relacji pomiędzy człowiekiem a AI. No, to były papiery rozwodowe. Słuchajcie, nasz scenariusz tego nie był aż tak wyszukany jak scenariusz, który AI napisało, ponieważ to są przykłady Marka i Ivy. My mamy inne przykłady, bo mamy przykłady, które nie są przykładami fikcyjnymi, ale są przykładami, w sumie są przykładami fikcyjnymi, ale takimi, które być może już znacie, bo są to przykłady bardzo często filmowe i tego, co się dzieje w tej chwili, jeżeli mówimy o popkulturze. I zaraz do tego dojdziemy, bo wczoraj tak nas zainspirowało, to Ola podsunęła ten temat. Bo ja słyszałam o konferencji, na której był przedstawiany nowy chat GPT 4.0. No to właśnie ten, który nam to przeczytał. Tak, ten, który nam to przeczytał, ale na tej konferencji była rozmowa z tym czatem i tam mówił ten czat kobiecym głosem.
i mówił, raz, że rozmawiał w taki sposób, że miało się wrażenie, że rozmawia się z człowiekiem, to znaczy i żartował w taki sposób i potrafi sarkastycznie podchodzić do tematu, czyli ma to poczucie humoru takie, no, bardzo ludzkie. Dwa, mówił w taki sposób też nacechowany w sposób bardzo człowieczy, o tak jak ja teraz mówię, że się zastanawiam, robię jakieś przedłużenia, pauzy, które słyszycie, robię takie, no wiesz, te takie wrzuty, które naturalnie człowiek robi podczas rozmowy, których wcześniej maszyna po prostu nie robiła. Maszyna mówiła, jak tam, Marku, czy wszystko u ciebie w porządku? A tutaj odpowiadając robiła na przykład, daj mi się chwilę nad tym zastanowić i wiesz. A to jeszcze wiesz, co powinna robić? Błędy językowe na przykład. A to pewnie za chwilę, to jak będzie 5.0 wersja. Tak, i tam powiedzieć, albo na przykład pomylić słowo i tak, Jezus Maria, chodziło mi o coś innego. W każdym razie te rozmowy, jak się tego słuchało, to one miały taki, wiesz, no, masz sympatyczną rozmówczynię, która lekko z tobą też flirtuje, żartuje, świetnie ci się z nią rozmawia, ma dobre poczucie humoru, ma ogromną wiedzę na każdy temat, no nic, tylko się zakochać. No szczerze mówiąc tak, bo no, ona cię, jak będzie trzeba, to ją po prostu wyłączysz i nie będzie cię musiała już wkurwiać dalej. Chyba, że ona nie wyłączysz, chyba, że się uzależnisz. Sama wyłączy. No i właśnie, i do czego tutaj zmierzamy, bo wczoraj sobie puściliśmy film Her. Tak właśnie, i opowiadałam Tymonowi o tej konferencji i Tymon zaczął się nad takimi rzeczami w związku z tym zastanawiać i przyszło mi do głowy, właśnie przypomniałam sobie o filmie Her i wczoraj go zobaczyliśmy. Tak, bo całkiem niedawno oglądaliśmy Ex Machina, czyli też film dotyczący bardzo tego tematu, aczkolwiek który powstał trochę później, Ex Machina Alexa Garlanda, no bo Her to jest jednak futurystyczny film, który został stworzony przez Spike'a Jonesa i gdzie mamy, tak naprawdę była to trochę odpowiedź na Między Słowami, czyli na film Sophie Coppoli, który ona zrobiła, a wtedy byli, no właśnie nie wiem, czy oni byli jeszcze wtedy ze sobą w związku, albo przestawali być ze sobą. W każdym razie jego postać jest tam troszeczkę sportretowana w tym Między Słowami, czyli... No bardzo nawet. Jezu, nie Broken Flowers, tylko, Boże, Lost in Translation, gdzie go gra ten... To znaczy Ribisi. Giovanni Ribisi go gra, nie? Ma śmieszne nazwisko. Tak, i on gra tam w takiego fotografa, który się... Fotografa gwiazd. Tak, fotografa gwiazd, który się zna z tymi gwiazdami, który im robi foty i który... Tak, a Spike Jonze jest reżyserem, więc to tak dosyć blisko, nie? Może być tak. No i ona też była reżyserką, jest, Sofia Coppola. Jest reżyserem, też reżyserem klipów, więc... Tak, Spike też, Jonze, no. No bo tamten... I reżyserem Jackassa. Tak, bo tamten fotograf w Między Słowami był też fotografem gwiazd. Gwiazd, nie? No, tam, wiesz, to miał a la Britney Spears, nie? Tą tak, taką... No, więc Her jest taką odpowiedzią lekko futurystyczną, bo to jest taka przyszłość, ale to jest taka bardzo bliska przyszłość, która by absolutnie, totalnie pasowało to do uniwersum Black Mirror. Mhm. To jest film z 2013, więc Black Mirror było wcześniej niż Her, więc mogło Spike'a Jonesa też zainspirować w jakiś sposób, tym bardziej, że albo w pierwszym, albo w drugim sezonie, teraz już nie pamiętam, w którym dokładnie, była historia, w której gra Gleeson, czyli ten, który grał w Ex Machinie, czyli syn Brendana Gleesona, Domhall Gleeson, on się nazywa, taki rudy gość, on grał któregoś z tych pewnie, kurwa, Wesleyów, któregoś z braci. Nie. No na stówę. Tak? No, czekaj, a nie tego najstarszego? Zaraz ci powiem, bo to też jest Gleeson, ale nie Brendan, Domhall, właśnie Domhnall. Dobra, on nie grał w Harrym Potterze, przepraszam, grał w czymś... Oczywiście, że grał w Harrym Potterze, ale... Grał Billa Wesleya, ale czyli to... powiedziałam najstarszego, czyli dobrze powiedziałam. Tak, czekaj, tak, dobrze, czyli on grał w Harrym Potterze, ale też grał w Gwiezdnych Wojnach. Tego komandora takiego, tego gapowatego takiego troszeczkę. Więc on przed sobą ma naprawdę niezłą karierę, moim zdaniem, bo to jest też bardzo fajny bardzo aktor. Bardzo ciekawa. Tym aktor, bardziej, no? Że jego stary, no to jest po prostu też zajebistym aktorem, który naprawdę, no, Banshees of Inisherin, In Bruges, czy też Szalone Oki Moody. Więc myślę, że przed nim świetlana przyszłość i kariera. Natomiast jedną z jego pierwszych takich właśnie ról poważniejszych, to było to Black Mirror. I rola robota. Rola właściwie męża, babki, który zginął w wypadku samochodowym i ona dostaje potem możliwość od takiej firmy, która się zajmuje tego typu rzeczami, że ona miałaby przesłać wszystkie maile, które on pisał
I oni na podstawie tych maili spróbują zrobić taki chat GPT. To przypomnę, że mamy gdzieś 2011-2012 rok, czyli coś sprzed 12 lat, który będzie jej odpowiadał tak, jak on by zwykle odpisywał. No i tak się zaczynają te rozmowy z nim. Ona jest samotna, jest smutna, w takim domu mieszka właściwie gdzieś tam w środku lasu, ale w pewnym momencie ta firma mówi, że mają poszli o krok do przodu i mogą zrobić rozmowę telefoniczną, że on może do niej zadzwonić i on tym głosem będzie mówił, czyli dalsza ewolucja tego, co mamy, kurwa, w tej chwili. Przypomnę, że to było z 11-12 lat temu. I teraz właśnie, zaraz do tego dojdę, do czego zmierzam, bo potem ostatecznie zostaje wysłane cyberciało. Mhm. No i on jako cyberczłowiek, który, no trochę jak w AI, nie? Czyli w tym filmie Stevena Spielberga z Halle Joey Osmontem, nie? I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że tego typu filmy, tego typu seriale, one absolutnie inspirują twórców, którzy robią te czaty GPT, którzy się bawią w tym OpenAI i dzięki temu oni znajdują rozwiązania, które kiedyś były uznawane za futurystyczne. W tej chwili to jest na wyciągnięcie ręki, nie? To wszystko. A on jeszcze grał w tej Ex Machinie Alexa Garlanda, w której to grał odwrotną rolę, czyli już nie grał robota, tylko gościa, który ma sprawdzić sztuczną inteligencję. Tak, czy ta sztuczna inteligencja, ten robot, którego gra Alicia Vikander, czy on przejdzie ten test Turinga, czy go nie przejdzie, czyli no taki, no nie do końca jest to test Turinga, no bo jednak czy maszyna może zrobić krzywdę człowiekowi? Nie. Czy maszyna, test Turinga polega na tym, że nie jesteś, jeżeli przechodzisz test Turinga, w momencie, w którym nie jesteś w stanie odróżnić, czy twój rozmówca jest maszyną, mhm, czy nią nie jest. Że możesz zadawać jej różne pytania i jeżeli nie potrafisz odróżnić, no to znaczy, że sztuczna inteligencja właśnie rozkurwi ziemię za chwilę. Więc trochę tak jest. I to on jest tutaj po drugiej stronie tych kaloszy. No ale nawiązuje romans z tym, z tą sztuczną inteligencją, z tym robotem, który jednak ma ciało. To też jest tam podkreślone dosyć mocno, że ten robot ma ciało, że on ma fizyczność, że ma pochwę. Że można z nim uprawiać seks. Tak, tak, która ma zakończenia nerwowe i wszystko. Że ten robot też odczuwa też z tego przyjemność. Dokładnie. Więc tam już jest troszeczkę bardziej to posunięte. Natomiast Her jest opowieścią, no gra tam Joaquin Phoenix i Scarlett Johansson, która jest... Jest trochę opowieścią o tym, co się dzieje na ten moment, to znaczy... Mm, tak, dokładnie. To jest najbliższe przyszłości, co jest. Tak, to jest no, rzecz, która wydaje mi się za parę miesięcy ma możliwość właśnie wydarzenia się, czyli taki osobisty asystent, który rozmawia z nami. System operacyjny, który wgrywasz sobie do telefonu, tak, i do czegoś. I jest naszym osobistym asystentem i który na bieżąco uczy się nas, uczy się siebie i rozwija się na bieżąco. Uczy się, jakby tworzy taką niezależną jednostkę też, odróżniającą go od innego asystenta, którego ktoś inny ma wgranego gdzieś tam w telefon, poprzez no, to przebywanie samo z tą osobą, z którą przebywa, to znaczy przebywanie, poprzez służenie w sumie tej osobie, której usługuje. No tworzy się jego osobowość, a tak wiesz, naprawdę, rozwija się jego osobowość. Ja pamiętam takie futurystyczne filmy, które były kręcone wcześniej i tam zauważ, że zwykle jak była sztuczna inteligencja, czy ktoś, a la sztuczna inteligencja, już nie mówię o Halu z Odysei Kosmicznej, to 2001, to zwykle w przypadku tej sztucznej inteligencji oni podchodzili tak oschle, bezosobowo, mhm, ci ludzie, którzy z nią rozmawiali. Natomiast Her jest ewidentnie pokazane, że on w pewnym momencie przeprasza za to, co jej powiedział, tej sztucznej inteligencji, że przeprasza za to, że użył jakiegoś tam sformułowania. Ale dlatego, że ona mu powiedziała, tak, bo ona mu powiedziała, że zaczęła się nad tym zastanawiać i że ją to w sumie zabolało i że dziwi ją to. Ona sama była zdziwiona reakcjami swoimi na pewne rzeczy, tak? Ale czym są te reakcje? Bo te reakcje są czymś... Że zaczęła się zastanawiać. Ja wiem, ale to zastanowienie, czy... Czy teraz, to jest naprawdę? Teraz, czy to jest prawdziwe zastanowienie, czy to jest algorytm, który każe uczy się, tak napisać, no tak, bo jest nauczony naszych reakcji. Żeby być bardziej ludzki w tym wszystkim, nie? I wtedy to jest największe oszustwo, z jakim możemy się spotkać na świecie.
bo takie nie do wykrycia. No tak, z drugiej strony my jako ludzie również uczymy się naszych reakcji. Oszukiwać, tak. Poprzez to, że obserwujemy otoczenie. Jak jesteśmy dziećmi, uczymy się uśmiechać, bo widzimy, że ktoś uśmiecha się do nas. Uczymy się mówić pewne rzeczy, nazywać pewne emocje, bo tak są nazywane i tak je ktoś tym, nazywa. Że jesteśmy organizmami żywymi. Ej, no tak, oczywiście. Natomiast z drugiej strony... No ta sztuczna inteligencja też się uczy w ten sposób i pytanie, czy za jakiś czas, czy to nie będzie tak, że dla niej to też będzie czymś naturalnym, w jej pojęciu, ale czymś naturalnym. No może być, no słuchajcie, Spike Jonze poszedł w taką bardziej futurystyczną, technologiczną stronę, gdzie też stworzył tym filmem taki trochę mokry sen Wesa Andersona, gdyby próbował Wes Anderson coś w przyszłości robić, bo tam wszystko jest takie Andersonowe. Kolory, bardzo ubrania, ładny obrazek, tak. Tak, kolory, ubrania, obrazek. Natomiast porównując to do tego Między słowami, gdzie też mamy, bo to są dwie historie o samotności. Mhm. O tym, że jest się samym, Między słowami jest się samym w wielkim mieście i szuka się uczucia jakiegoś, próbując rozpaczliwie chwytać się pewnych rzeczy, których się nie powinno robić, czyli w tym wypadku romans z Billa Murraya ze Scarlett Johansson. Te dwa filmy łączy Scarlett Johansson. Ciekawe, czy się potem Sofia Coppola na nią obraziła, że wystąpiła u Spike'a Jonesa. Może mają super relacje, więc nie wiem. Natomiast tam mamy ten taki romans, który nie jest nigdy powiedziany, że nigdy nie jest przekroczona ta granica, tak na dobrą sprawę, w jej przypadku i w przypadku Billa Murraya, ale cały czas coś tam wisi. Tutaj mamy wejście, skok do wody w coś, co teoretycznie nie powinno mieć miejsca, czyli nie powinieneś zakochiwać się w swoim, kurwa, AI, który jest twoim osobistym asystentem, tak jakby, kurwa, zacząć ruchać laptopa, w którym jest wgrany Windows 98. No i gdzie tu widzisz problem? To okienko po prostu w kosz albo w panel sterowania. No dzisiaj, ej, mam taką fantazję, dzisiaj chciałbym cię wyruchać w kosz. Opróżniamy? Więc słuchajcie, no to jest dylemat, który niedługo będzie wam spędzał sens, powiem. Ale czy piszesz wtedy też, proszę zgódź się, mam dzisiaj urodziny. Na przykład, tak. Hej, ja mam się urodziny. Ona nieprawda, bo urodziny masz tak naprawdę tego i tego i tak dalej. No i pozamiatane. No i widzicie, to jest Her, opowieść o gościu, który po tym, jak rozwodzi się ze swoją żoną, jak ma się rozwieść... Właśnie jest w trakcie. Jest w trakcie. Właściwie to ona chce się rozwieść, a on nie potrafi się zmusić do podpisania papierów rozwodowych, bo czuje się bardzo samotny i jedyne, co go tak trochę od tego całkowitego pogrążenia się w samotności odrywa, to jest to, że on ma w głowie, że on jest dalej w związku, że jest w małżeństwie. On tam zresztą mówi, że on lubi być w małżeństwie, mieć tę świadomość, że jest w małżeństwie, nawet jeżeli kompletnie od roku już z tą żoną nie ma praktycznie żadnego kontaktu. No i w to wszystko wchodzi ten AI, który... On raczej nie zakupił sobie tego systemu operacyjnego ze względu na to, żeby... poruchać kogoś czy coś. Zresztą jest tam taka scena, w której... Umawia się na randkę też taką online. Tak, randka online, taka dla ludzi, którzy nie mogą zasnąć. I to jest taka głosowa. Widzisz, to jest trochę co innego, to jest taki futuryzm, nie? Ale na przykład wszystko jest głosowe tam. Tam praktycznie nic nie jest obrazkowe. Tam jest bardzo mało obrazków, że my w tej chwili mamy tak, że byłyby awatary tworzone, byłyby tworzone te, Jezu, jak się nazywają, VTuberki, czyli nawet postaci z mangi, z anime robione w ten sposób. Ale mi się bardzo podoba w tym filmie akurat, że on to nie jest ubrany w żadną konkretną postać. Tak, ale przez to moim zdaniem to jest bardziej takie nieutopijne, to nie to słowo, którego chciałem użyć, nierzeczywiste, bo technologia poszła inaczej troszeczkę do przodu. Tak, ale ten film jest bardziej o emocjach. Dlatego, tak, ale przez co ja mam wrażenie, że to jest sci-fi, ale trochę retro, chociażby dlatego,
że minęło 12 lat od premiery, 11 lat od premiery tego filmu i po prostu niektóre rzeczy poszły trochę inaczej do przodu, a wtedy jeszcze nie było wiadomo, nie? No może, ale mi się wydaje, że tam bardziej chodziło o emocje. To na pewno. A nie o to, żeby ubrać tę postać w konkretne, wiesz, na przykład nikt tak nie robi, konkretne ciało. Grając w gry, nikt tak nie robi. Plus retro akurat zgadza się, oni są też ubrani i wszystko jest dookoła mocno utrzymane w latach 70. w kolorystyce takiej i przy okazji ten futuryzm, bo to cała akcja jest nagrywana w Szanghaju, to miasto wygląda tam po prostu przewspaniale w obrazku i z jednej strony jest ta nowoczesność tego miasta i ten rozmach taki, który tam jest, z drugiej strony mieszkania, wszystkie te pomieszczenia, ich stroje, fryzury, no, zarosty na twarzy, bardzo mocno nawiązujące do lat 70. Więc wydaje mi się, że to jest to celowy zabieg mimo wszystko. Pewnie w jakimś stopniu jest to no, wyobrażenie, które się inaczej rozwinęło koniec końców, natomiast nie jest to istotne. Ja pamiętam kiedyś, kurwa, nie pamiętam, który to był rok, Xbox wyskoczył z czymś takim. To były czasy Xbox Kinecta, czyli właśnie tego sterowania rękami, które to się nie sprawdziło, to było chujowe, nikomu się tego nie chciało robić. To było, no. Znaczy, oczywiście PlayStation też robiło swoje, Nintendo Wii też miało, ale to ono miało przynajmniej te piloty, które były jakimiś tam paletkami czy rakietami do tenisa. Natomiast Xbox postanowiło zrobić tak, że będzie Kinect i będzie on wykrywał całe twoje ciało, wszystkie twoje ruchy, nie musisz mieć żadnych joysticków, niczego, żadnych padów, niczego, czym będziesz sterować. I to było niewypałem i była tam taka postać, która się nazywała Milo i to była postać zaprezentowana na jakichś targach, nie pamiętam, który z deweloperów, ale rozmawiał z nim i to była postać ze sztucznej inteligencji, mm-hmm. Z którą mogłeś się pobawić, z którą mogłeś porozmawiać, która ci odpowiadała w czasie rzeczywistym. I oczywiście to, jak się okazało, było bardzo niedociągnięte, bo to wszystko było wyreżyserowane, że oni zrobili to tak, że odpowiadał na te pytania, na które miał konkretną odpowiedź, nie? Że takie mm-hmm. pytania mu zadawali. I to, ta konferencja, o której mówisz, ja tej konferencji nie widziałem i sobie specjalnie nie chciałem jej oglądać, żebyś ty mi opowiedziała o tym, bo ja mam wrażenie, że to jest kurwa coś podobnego z tą postacią tej sztucznej inteligencji, która z tobą rozmawia i która z tobą żartuje. Znaczy, że to jest coś podobnego, tylko że wykroczyło to już poza te ramy tej sztuczności, o której mm-hmm. mówiliśmy tutaj, że jeżeli ty tego słuchałaś, to czy dało się tam poznać, że to jest kurwa robot, że to jest sztuczna inteligencja? No, właśnie już się nie da tego tak rozpoznać. Mm-hmm. Masz wrażenie, że rozmawiasz z człowiekiem. To znaczy to, co tam było przedstawione, bo ja nie wiem, no wiesz, to nie jest jeszcze rzecz, którą możesz sobie ty sam wypróbować w tym czacie GPT, więc nie wiem, jak to wygląda. Wiesz, nie wiem, na ile konferencja jest przygotowana po prostu, żeby no, wyglądało to jednak bardziej spektakularnie, ale no to, co tam było, to wyglądało jak rozmowa z człowiekiem. No, chociażby te zabiegi, właśnie wprowadzające tę naturalność do rozmowy, czyli mniej takiego maszynowego podejścia, mhm. tylko właśnie te takie zastanowienie się. To są niuanse. Tak. I one, te niuanse powodują rzeczywiście, że masz wrażenie, że bardziej rozmawiasz z człowiekiem. Bo to jest tak jak z opowiadaniem, nie wiem, jak kłamiemy, to im więcej szczegółów opowiesz i one się będą zgadzały ze sobą, tym bardziej wiarygodna jest nasza historia. Oczywiście na szczegółach można się... Słyszałam, że im więcej szczegółów zapamiętujesz z jakiejś historii, tym większe prawdopodobieństwo, że kłamiesz. No bo wiesz co, nie inaczej, łatwiej cię złapać na kłamstwie. Bo łatwiej złapać na kłamstwie, jeżeli masz dużo szczegółów, jeżeli ty nie będziesz potrafił powtórzyć tych szczegółów albo się na czymś wyjebiesz, no to łatwiej, to jest jedna ryzyko. Sprawa, druga sprawa, no mówię ci, że słyszałam o tym, że im więcej podajesz szczegółów, tym bardziej podejrzewają cię wtedy o kłamstwo, dlatego że jeżeli jesteś pod wpływem emocji, bardzo często nie zapamiętujesz szczegółów, bo, no nie wiem, ktoś cię napada, więc nie, bardzo często nie zapamiętujesz bardzo twarzy, dużych szczegółów, bo jesteś w bardzo sytuacje. Dużych emocjach. Ale jeżeli przygotowujesz sobie jakąś historię, to musisz zapamiętać każdy szczegół i jak najwięcej ich robić. Przykładem było, kurwa, nie wiem, chociażby Wściekłe psy. Przykładem mamy Tima Rofa, który opowiada historię, która jest zmyślona.
zrobiona tam i która nie istniała, musiał się jej nauczyć na pamięć, opowiadać ją z każdym najdrobniejszym detalem, że policjant był taki i taki, że się patrzył na niego w taki i taki sposób, po to, żeby jak najlepiej tę historię sprzedać. Mhm. I to jest prawda, że mając historię, której jest dużo szczegółów, po prostu możemy się wyjebać i ludzie mogą nam nie wierzyć przez to. Natomiast jednak, no, żeby dobrze skłamać, to trzeba moim zdaniem podać jak najwięcej po prostu szczegółów powiedzieć to w pewny sposób. Tak, nie? Tylko jak opowiadasz bardzo szczegółową historię, a potem na przykład opowiadasz, co jadłeś tego dnia na śniadanie dokładnie, jak zaczął twój dzień, a potem ten pytający pyta się, okej, a co przedwczoraj jadłeś na śniadanie? Mhm. I ty mówisz, nie pamiętam. No tak, i on ci powie, aha, czyli pamiętasz, co jadłeś 6 miesięcy temu, a nie pamiętasz, co jadłeś przedwczoraj? No bo to był wyjątkowy dzień dla mnie. No i wiesz. No tak, to był wyjątkowy dzień dla mnie, dlatego często wracałem do tego dnia myślami, bo też skoro jest to sytuacja związana z morderstwem... Dobra, ale odbiegliśmy bardzo mocno oczywiście, od tematu. Ja tutaj, żadnego morderstwa nie było, cicho. Tak, może ty masz rację z tym, mi się po prostu wydaje, że im więcej szczegółów, które uwiarygadniają historię, tym ona staje się po prostu prawdziwsza i człowiek, który jej słucha, ma wrażenie tego, że to się naprawdę wydarzyło, bo zaczyna to widzieć oczami wyobraźni. Chociaż z drugiej strony pamiętam, kiedyś ktoś mi powiedział, jeżeli piszesz w scenariuszu filmowym, że piszesz i wtedy nadleciał zielony smok z wielkimi skrzydłami, który coś tam spojrzał się w wymowny i tak dalej sposób. Nie pisz tak, napisz przyleciał smok. I wtedy każdy będzie mógł sobie, reżyser i tak dalej, wyobrazić tego smoka i zrobić tak, jak to powinno wyglądać. Tak, jaką on ma wizję w tym wszystkim. Że nie można wchodzić komuś na wizję ze zbyt dużą ilością szczegółów. No, chodzi mi bardziej o to, czy da się odróżnić prawdę od fałszu, no bo jednak te niuanse, te takie drobne, te wtrącenia, te zastanawianie się powodują, że sobie myślisz, to jest osoba z krwi i kości, mimo że doskonale wiesz, że to nie jest osoba z krwi i kości. A jednak te niuanse, one cię oszukują. No tak, plus wiesz, to, że ma poczucie humoru, to, że żartuje, to, że flirtuje w jakiś sposób z tobą, odpowiadając, no, sam ton, wiesz, który jest taki trochę kokieteryjny, bardzo miły, bardzo przyjazny, intonacja, która jest używana, jest taka, wiesz, taka cool, przyjemna, przyjazna i masz wrażenie, że rozmawiasz no, z jakąś super atrakcyjną dziewczyną, która do tego jest właśnie dowcipna, która jest inteligentna. Ty jesteś super nieatrakcyjny i do tej pory nie miałeś szczęścia, bo tu nie możemy podawać przykładu Joaquina Nawet Phoenixa. Nawet nie super nieatrakcyjny, nie, ale, wiesz, o co, ale możesz być to bardzo jakimś takim zamkniętym sobie człowiekiem, a który nie nawiązuje relacji. No nieważne, w każdym razie chodzi mi bardziej o to, że zostajesz doceniony. To jest kwestia tego docenienia, że ktoś ci mówi miłe rzeczy i wtedy ulegasz temu czarowi, który tak naprawdę no, nie istnieje. Co więcej, twój osobisty asystent będzie umiał cię doskonale oczarować, ponieważ przejrzy właśnie wszystkie twoje maile, przejrzy twoje zdjęcia, przejrzy twoje wspomniane historie wspomnienia. Porno. No historie porno, wszystko. Będzie wiedział o tobie absolutnie wszystko i będzie w stanie cię oczarować, bo będzie wiedział dokładnie, jak do ciebie dotrzeć. I słuchajcie, clue tego filmu jest takie, że mamy tam sporo, że on nie jest osamotniony w tym wszystkim. Tam są różni ludzie, którzy są w tych związkach. Są i współpracownicy, i przyjaciele. I... No i oni są w związkach i na przykład jak rozmawia z koleżanką, to ona mu mówi, ty, a wiesz, że jedna osoba, która pracuje u nas w biurze, związała się z asystentem AI i to w dodatku z nieswoim. Nieswoim, nie? Tylko od kogoś tam i jeszcze. To już jest takie, tak samo jak i ona też mu mówi, że jedno AI rzuciło swojego gościa i po prostu odeszło od niego i wtedy sobie myślisz, że ty jesteś tym wybrańcem, że jednak te inne AI na przykład nie romansują z innymi swoimi klientami. To jest tak, jakbyś trafił, nie wiem, na prostytutkę, która mówi, że cię kurwa kocha, no. I mówi, że tylko tobie to powiedziała, bo że z nikim innym, że ty jesteś, że ona w ogóle za tę usługę nie weźmie pieniędzy, za następne okej, ale za tę nie, bo ona po prostu jest zakochana w tobie. No to w tym momencie myślisz sobie, kurwa, jak ja jestem zajebisty, nie? Że... No ale tutaj musiałeś zapłacić za to AI. Tak, tak, ale że to AI... Albo płacisz comiesięczną subskrypcję. Że to AI z kogoś zrezygnowało, a w ogóle ze mną jest w związku i teraz idziemy ze znajomymi nawet i oni idą tam, Chris Pratt w ogóle. No dobra, ale dla nas zaskoczenie. Masz teraz, powiedzmy, że masz takie AI,
Płacisz co miesięczną subskrypcję, czy tam raz w roku kupujesz sobie pakiet. Za Tinder Plus. No i zakochujesz się w tym AI, no ale płacisz za to co miesiąc i powiedzmy, że to AI cię rzuca i co wtedy? Zwrot pieniędzy dostajesz, na przykład za całość, nie? Ale co, przecież skargę, że cię rzuciło twoje AI? No tak, jeżeli... Kurwa, no... Jeżeli ono ma mieć funkcję bycia personalnym asystentem i tak dalej, to w momencie, w którym wchodzi z tobą w związek romantyczny, to ono... Ale rzuca cię, a może dalej wykonywać swoje obowiązki. A jeżeli może dalej wykonywać, no to już jest inna sprawa. To też zależy od tego, co to jest za AI, czy firma, która daje ci to AI, która ci to sprzedaje, ale ma tam zapisane coś takiego. To trudne jest bardzo w ogóle wiązanie się z takim AI, który ma być twoim osobistym asystentem, które czyli twoim pracownikiem. Które może zostać też zawirusowane. Też ale też jest swoim to jest jakbyś romansował ze swoim pracownikiem. Jesteś jego szefem trochę, płacisz. Jakbyś się romansował ze swoim sługą. Bardziej. No tak. To jest, tutaj ale mamy nie, raczej no, sługa. To jest pracownik, no to jest jak osobisty asystent. Nie, no, to jest sługa. Jest taki zawód, to jest Maciek, sługa, jak którego, asystent tak, osobisty. Tak, ale którego możesz wyłączyć, możesz kazać mu wszystko zrobić i nie ma czegoś takiego, no pracownikowi nie każesz robić niemoralnych rzeczy. Okej, okay, no to teraz tak, jest w tym, właśnie przy tym czacie GPT, odkryto, to już wcześniej, nie teraz, tylko jeszcze wcześniej, że jeżeli do czatu GPT zwracasz się z grzecznościowo, to znaczy piszesz do niego tak, jakbyś pisał maila do jakiejś osoby żywej, pisząc, wiesz, wszystkie zwroty, że czy mógłbym cię prosić, życzysz, nie wiem, miłego dnia, witasz się, no robisz te wszystkie takie zwroty grzecznościowe, to jest większa szansa, że ten chat GPT odpowie ci dużo lepiej na to zadanie, bardziej to wszystko rozwinie i zrobi to znacznie lepiej, niż kiedy zwracasz się w sposób nieuprzejmy albo suchy, bez tych wszystkich rzeczy grzecznościowych, czyli to wychodzi na to, że chat GPT nauczył się tego, że ludzie w ten sposób się porozumiewają i dostają lepsze wyniki. Dostają lepsze wyniki, jeżeli tak robią. Jak boss i taki wiesz, autorytarny, to może też. I teraz pytanie, jeżeli już teraz na tym poziomie chat GPT jest w ten sposób rozwinięty, to ten algorytm pewnie rozwija się tylko dalej. Czy to też nie jest tak, że ty nie możesz, być może nie mógłbyś mu kazać właśnie zrobić wszystkiego, tylko musiałbyś zwracać się do niego tak, jakbyś się zwracał do człowieka, żeby móc uzyskać no, takie wyniki konkretne, jakich ci zależy. No tak, ale chyba nie o to chodzi generalnie. ChatGPT powstał po to, żeby poprawiać twoją pracę, poprawiać twoje wyniki, osiągnięcia i tak dalej. W momencie, w którym będziesz musiał jeszcze kombinować, jak to zrobić w sposób taki... Uprzejmy? No tak, bo równie dobrze mógłbyś się komunikować z człowiekiem i żeby to człowiek robił za ciebie te rzeczy, a tutaj właśnie po to jest, żeby można to było zrobić na zimno. Po to jest, ale jak widzisz, może zaczynając to modyfikować w jakiś sposób. No mieliśmy też tego Blade Runnera, gdzie w Blade Runnerze też w tym z Ryanem Goslingiem, tym drugim Blade Runnerze, też mamy chat GPT, znaczy no nie chat GPT, też mamy AI, które żyje i które ma, no ma holograficzną strukturę i w której też mamy miłość i to, że to może zostać wykasowane, to może zniknąć i tego może zaraz nie być, tak jak kurwa ludzi, prawda? Tej konkretnej osoby. To samo jest w przypadku tego Her, gdzie ona może zniknąć w każdym razie, i to w każdym jest, momencie. Tak, i... Właśnie przez to, że to AI w momencie, kiedy jest już stworzone, kiedy staje się twoim, no, tym osobistym asystentem, czy tą postacią, która ci towarzyszy, tą postacią, no, postacią sztucznej inteligencji, która ci towarzyszy, to od tego momentu ona zaczyna się uczyć w bardzo konkretny sposób, czyli zaczyna się różnić od tej wersji beta, od tej wersji no, podstawowej. I nabiera cech, tak jak człowiek, który no, rodzi się trochę niby zapisaną, ale nie do końca kartką i uczy się w dużej mierze poprzez swoje doświadczenia. No tak, ale na przykład dziecka nie skasujesz, nie? A tak. No ale człowiek może umrzeć. Tak, ale możesz chat GPT zresetować, nie? Znaczy w sensie to wszystko, czego ona się nauczyła, możesz to zresetować, ten system, i wrócić do tego, co było tak, na samym tak, u człowieka początku. To się nazywa lobotomia. Tak, i jeszcze, no nie, tylko że potem już człowiek, jeżeli zrobisz lobotomię, to nie będzie miał pewnych emocji, pewnych rzeczy będą wycięte. A tu sobie po prostu to resetujesz. I zostanie AI wtedy. I resetujesz sobie i tego już nie ma. Ale dobra.
Pytanie jest w sumie takie następujące. Czy związałbyś się z AI? Czy dałoby się związać z AI? Ja chyba nie byłbym w stanie. Nie byłbym w stanie. No ja myślę, że ty nie byłbyś w stanie. Ja potrzebuję... Ty jesteś fizyczny mocno. Ja potrzebuję tej fizyczności i tak dalej. Nie byłbym w stanie związać się poprzez, kurwa, nie wiem, pisanie. Zresztą była jakiś czas temu... Chciałoby mi się pisać. No, co byś mówiła. Jakiś czas temu były też reklamy właśnie takie... Twoja wirtualna przyjaciółka, twój wirtualny przyjaciel. Mhm. Były reklamy takich aplikacji, z którymi pisałeś właśnie na tej zasadzie i oni pisali ci, co byś mi poleciła na dzisiaj, jestem w Krakowie czy gdzieś tam. No dzisiaj w Krakowie polecam ci pójść tu i tu. Co byś mi poleciła, żebym zjadł, nie? No byłoby to i to, a w ogóle, źle się czuję, bo się pokłóciłam z najlepszym kolegą, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to jest taki wirtualny przyjaciel, który się ciebie uczy. Te aplikacje, one były popularne chyba z 2 lata temu, widziałem reklamy, ale one zniknęły. Być może one są dalej. Czy takie aplikacje to też nie jest trochę taki wstęp do śledzenia? To znaczy, że zbierają absolutnie wszystkie informacje o tobie, o twoim otoczeniu i mogą stać się trochę takim... No, łupem dla osób, oczywiście, które takich informacji szukają, a takich firm jest mnóstwo, które takich informacji szukają. Nie myślę o tym, takich szpiegowskich. Nie myślę o tym, że wasze dane są bezpieczne, niezależnie od tego, co mówi jakakolwiek aplikacja. Nie? Ja nie myślę o tym, że one są bezpieczne, tylko chodzi mi o to, że takie AI, czy to też nie jest trochę taki nowy, że może się stać trochę narzędziem szpiegowskim. Ale oczywiście, że tak. I teraz, a teraz dobra. Który wzbudza twoje zaufanie jeszcze większe, nie? No bo no totalnie. Doradza ci. Jak Mata Hari, kurwa. Jest twoim przyjacielem. No tak, no właśnie szpieg, z którym się ruchasz, ale się nie ruchasz, no bo nie da się ruchać z komputerem, chyba że tam jest wymyślone w tym Her, że jest taka surykatka trochę. Surykatka? Surogatka. Surogatka. Może być surykatka. Przychodzi tam surykatka. To nie Popek, słuchajcie. Jest tam surogatka, która przychodzi i która chce z nimi być w związku i która chce tylko fizyczności, takiej miłości. Nie, bo ona uważa, że ich związek jest super piękny, tak, bo jest taki czysty. I ona słyszy to, co ona mówi, tamten słyszy to, co ona mówi, jednocześnie jest tam kamera i tak dalej, nie? I to jest związek wtedy fizyczny, który może być. Mogą być też roboty, kurwa, różne, no przeróżne seks gadżety, które są z tym związane. To jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Nie ma tego czynnika ludzkiego, ale być może on nie jest potrzebny. No a właśnie, a feromony. No właśnie, o tego nie ma. Bo no. to mi się wydaje bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o ludzi i o ich związki. Nie tylko związki uczuciowe, miłosne, ale w ogóle uczuciowe, czyli przyjaźń, też jest wynikiem jednak dopasowania się chemii dwójki osób. Nie tylko tego, że lubicie te same filmy albo jedzenie w tej samej knajpie. No, musi tam znacznie więcej czynników się ze sobą połączyć. No dobra, ale to chemia u ludzi, w ogóle u zwierząt, jest czymś bardzo ważnym, jeśli chodzi o tworzenie związków. Ale to dobra, związek, okej. Okay. A przyjaźń? Załóżmy, że masz możliwość, że nie wiesz, czy rozmawiasz z czatem GPT, czy rozmawiasz z człowiekiem i załóżmy, trwa to przez rok. Że nie masz pojęcia, nie masz jak tego sprawdzić. Ale możesz się też zakochać w kimś takim. A czy jesteś w stanie właśnie ty, jako ty, mieć z tą osobą związek, czy to przyjaźni, czy romantyczny i tak dalej. Ja jako ja? No. Nie. Bardziej prawdopodobne, że mogłabym mieć jakieś uczucia początkowo, poprzez to, że ktoś wiedziałby, jak ze mną pisać i jak do mnie trafić, czyli jak może mnie poderwać, bo ma takie informacje, bo z łatwością sczytuje takie informacje i potrafi sobie stworzyć no, pewien system operacyjny w stosunku do mnie, ale myślę, że to jest tylko takie początkowe, no bo potem nie ma tej chemii, która mogłaby to utrzymać jako uczucie, czy rozwinąć to w jakąś stronę. Nie? A można tę chemię sztucznie wydzielić, na przykład, nie wiem, kupując jakiegoś rodzaju, czy to... Feromony? No feromony, czy... No ja nie wiem, jak to działa. Ja też nie wiem, jak to działa, ale że można kupić te feromony, albo można... No pewnie dojdziemy, kurwa, do takiego momentu w naszych życiach, że ten chat GPT to nie będzie, kurwa, słuchawka, którą wsadzasz do ucha, tylko, kurwa, jakiś nanochip, który wprowadzasz do organizmu. Do organizmu wprowadzasz go i on uwalnia... Elon Musk to zrobi. No uwalnia w twoich, czy w przysadce, czy gdzieś tam, uwalnia hormony, które mają zadziałać i po prostu, no czym to się wtedy będzie różniło, kurwa, od... No tym, że nie będzie prokreacji. A może będzie, bo, kurwa, stworzymy sztuczne łona. No nie wiem, kurwa, to jest tak pojebana przyszłość, że ciężko powiedzieć cokolwiek w tym momencie.
filmy, które były nazywane science fiction 10 lat temu, seriale, które były science fiction, to już nie jest fiction w ogóle. To jest absolutnie science. Ale patrząc też na to, w jaką stronę idzie rozwój samych robotów, już nie mówię o AI, tylko mówię o fizycznej części, w jaką to stronę zmierza i jak bardzo naturalnie te roboty zaczynają się poruszać, jak bardzo mogą przypominać ludzi, to wydaje mi się, że jesteśmy taki już tylko pół kroku od tego, żeby to połączyć ze sobą i mieć dokładnie no, taką machinę. Wiesz, jak jest wibrator po czesku? Wiem. Jak? Robercik. Robertek. Robertek. To tak z robotem mi się skojarzyło akurat. Jesteśmy na skraju jutra, no Edge of Tomorrow takie trochę nam się tutaj zrobiło, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest jakaś rewolucja, która sobie przejdzie miarowo przez kilka lat, czy to będzie pstryk i kurwa obudzimy się następnego dnia całkowicie w innej rzeczywistości. Bo tak może być, że zbliżamy się powoli do tego świata, który jest w takich rzeczach jak Transmetropolitan w komiksach tego typu. Bo to, że jesteśmy blisko tego, co jest w Black Mirror, czy właśnie w takim Hair, to już jest oczywiste, ale coraz bardziej ten świat może być kurwa dziwniejszy, niż nam się wydaje za moment. I pytanie, czy my go zrozumiemy, czy będziemy go potrafili dogonić. Tego na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem, jak to będzie. Natomiast jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości, jesteśmy przekonani właściwie solą, że w najbliższej przyszłości będą związki ludzi z kurwa AI i to tak w chuj, no jak człowiek potrafi się ożenić z wieżą Eiffla, no naprawdę, oni to sam różne są pojebane rzeczy, że kurwa mają dmuchane seks lalki, które obdarzają uczuciem. Ludzie są dziwni i mają swoje pokomplikować życie. Swoje różne dziwne potrzeby, które dla nich samych dziwne nie są, więc akurat związek z AI wydaje mi się dosyć mało dziwną potrzebą w morzu dziwnych potrzeb ludzkich, jakich już słyszałam. W którym jest tak rozwinięta, no tak. To wiadomo. No nic, zostawiamy was z tym. Dajcie znać w komentarzach. Czy związalibyście się ze sztuczną inteligencją? Czy byście się ruchali z robotem? No po prostu napiszcie o to. O to tak naprawdę tutaj chodzi. Dokładnie tak. Trzymajcie się, pa pa. Pa.